Jesteśmy na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich Państwa w ten zimowy, styczniowy wieczór na dyskusji online dotyczącej Juliusza Słowackiego. Nasza dyskusja nosi tytuł Z Krzemieńca na Wawel Juliusza Słowackiego, podróż do kresu życia. Chciałbym powitać dwóch uczestników, dyskutantów naszej dyskusji. Jest to pani profesor Ewa Grzęda z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pan profesor Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim bliżej jeszcze Państwa przedstawię, powiem, że tę dyskusję organizujemy w ramach projektu Kresy Zapoznane, Wielokulturowe Dziedzictwo Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. I w ramach tego projektu już ze Słowackim, a szczególnie z jego podróżami, stykamy się już w zasadzie od prawie roku. Dzięki właśnie wieloodcinkowemu, już bodajże 40 odcinków się ukazało na portalu facebookowym Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i moim, jako Bartosz Korzeniewski, autorstwa pani profesor Ewy Grzędy, Słowacki w podróży. I mam nadzieję, że wielu z Państwa dzisiaj, którzy będą to albo na żywo, albo później oglądać naszą dyskusję, również jest czytelnikami tego cyklu, który pokazuje nam podróże Słowackiego i jakby rolę tych, funkcje tych podróży jako peregrynacji typowo romantycznych od kresów wschodnich, od miejsc podróży młodzieńczych, aż po Paryż, Londyn, Ziemię Świętą, Szwajcaria. I dzisiaj częściowo będziemy się w naszej dyskusji odwoływać właśnie do tych podróży, ponieważ w pierwszej części pani profesor Ewa Grzęda, która zajmuje się Słowackim od wielu lat, między innymi wydała razem z Ossolineum interesującą publikację, to jest album rysunkowe z podróży na wschód. Może jeszcze będzie okazja o tym parę słów powiedzieć. Poza tym, pracując w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, od wielu lat zajmuję się problematyką romantyzmu, w szczególności Słowackiego, ale również popularyzuję wiedzę o górach i organizuje wiele projektów o tematyce gór w kulturze polskiej i nie tylko. I w pierwszej części naszej dyskusji spróbujemy, dzięki pani profesor, spojrzeć na kilka takich miejsc, które Słowacki odwiedzał w swoim życiu, a które powodowały jego namysł, jego refleksję nad własną skończonością, nad zbliżającą się śmiercią lub też nie tyle zbliżającą się śmiercią, co może przeczuciem tej śmierci oraz tego, w jaki sposób będzie pamiętany przez potomnych, bo nie zapominajmy, że dzisiaj dla nas Juliusz Słowacki jest jednym z najbardziej znanych polskich poetów, natomiast za życia, w przeciwieństwie na przykład do Adama Mickiewicza, no tej sławy jeszcze nie było. On jakby żył cały czas w cieniu Mickiewicza, wielokrotnie się z nim spierał, też na jego życiu odcisnął piętno, coś w rodzaju, no nie wiem, czy można powiedzieć kompleksu Mickiewicza, ale pewnego piętna, który Mickiewicz jako znana postać, znany wieszcz na nim wywarł. Natomiast Słowacki w zasadzie do końca swojego życia nie wiedział, nie był pewny, czy jego ogromny talent i wielka ambicja znajdzie uznanie wśród potomnych.
W związku z tym, jako typowy przedstawiciel romantyzmu, tą problematykę śmierci, własnej skończoności podejmował zarówno w swoich listach do matki, w innej korespondencji, jak i w swoich utworach. I o tym opowie nam, a także pokaże pani profesor Ewa Grzęda. Natomiast jakby w drugiej części naszej dyskusji, która zaczyna się chronologicznie 3 kwietnia 1849 roku, a więc w chwili śmierci Słowackiego, przypomnę, miał wtedy zaledwie 40 lat. I tutaj pan profesor Andrzej Fabianowski z Wydziału Polonistyki Instytutu Literatury Romantycznej Uniwersytetu Warszawskiego powie nam o dziejach pośmiertnych Słowackiego, czyli o jego pogrzebie, o jego narastającej sławie, o kulcie Słowackiego, o upamiętnieniach, pomnikach, w końcu o uwieńczeniu tego jakby pochodu, który kończy się właśnie na Wawelu pochówkiem w 1927 roku, który tak w sposób naturalny i bezproblemowy nie następował, ale o tym pan profesor więcej powie sam. I następnie będziemy mieli chwilę czasu na dyskusję i wtedy jest też czas najlepszy, aby państwo za pośrednictwem czatu przesłali też swoje pytania i wtedy spróbujemy też oddać państwu głos i zapytać naszych bohaterów dzisiejszej dyskusji o te kwestie, które się pojawią w trakcie u państwa, w trakcie słuchania. Także w takim razie bardzo bym prosił panią profesor Ewę Grzędę, żeby powiedziała nam o tych miejscach, które wyzwalały refleksję Słowackiego nad własną skończonością, nad własną śmiercią. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panu profesorowi Bartoszowi Korzeniewskiemu za tak miłe wprowadzenie. I przez moment tylko tutaj załatwię taką kwestię techniczną i uruchomię prezentację. O właśnie, mamy już ją tutaj przed sobą, tylko jeszcze teraz mamy pokaz slajdu. Zacznijmy od początku. Ojej, dlaczego to nam tutaj tak w środku wyszło? Dobrze, problemy techniczne już się skończyły. Mili państwo, najpierw tutaj na tle slajdu przedstawiającego taką pamiątkową pocztówkę związaną z miejscem urodzenia Słowackiego pozwolę sobie przywołać fragment pamiętników Słowackiego. Te pamiętniki spisywał on jako młodzieniec 23-letni w Paryżu w 1832 roku. Fragment, który przywołam tutaj, jest to fragment, który kończy wątek rozstania się z Ludwiką Śniadecką. Pierwszą miłością młodego Słowackiego, którą potem zmitologizował i pamięć o niej pielęgnował przez całe życie. Posłuchajcie państwo uważnie tego fragmentu. Nie, ja skazany jestem żyć już bez uczuć. Skazany, abym przez całe życie czekał sławy, która może przyjdzie pierwszego dnia mojej śmierci. Bo pamiętam, że będąc małym dzieckiem, i zapalenie nabożne modliłem się nieraz, o Boże, daj mi sławę choć po śmierci, a za to niech będę najnieszczęśliwszym, pogardzonym i niepoznanym w moim życiu. Tak się modliłem. Przekonany jestem, że zły duch pochwycił moje przymierze. To, co ma być w życiu, już się spełnia. To, co ma być po śmierci, być musi. Czuję, że ja umrzeć wiecznie nie mogę. Jestem posągiem Memnona, postawionym na grobie mojej ojczyzny i długo, długo dźwięk mój będzie budził niknących na tej ziemi Polaków i może jeszcze ostatni Polak, co będzie umiał swój język narodowy, obleje łzami moje karty i przedsięwzięźmie pielgrzymkę do popiołów spoczywających w dalekiej ziemi. Nie śniło mu się nawet wtedy, że jego popioły
ostatecznie spoczną nie w obcej, a w rodzinnej ziemi, może nie na Wołyniu, ale w miejscu szczególnym, miejscu najwspanialszym z możliwych, czyli na Wawelu. Mili Państwo, jak pamiętamy, Słowacki urodził się 4 września 1909 roku w Krzemieńcu, w królewskim mieście na Wołyniu. I pomimo, że mieszkał tam stosunkowo krótko, przerwami, Krzemieniec jako miejsce urodzenia, ale jednocześnie zakorzenienia poprzez związki rodzinne, dziadków, matkę, stało się pewnego rodzaju osią świata, takim centrum, punktem odniesienia, wokół którego oscylowały myśli Słowackiego, jego wyobraźnia twórcza i nie tylko w związku z pamięcią o szczęśliwym dzieciństwie, ale już bardzo wcześnie także w związku z tym miejscem zadawał sobie pytania o kres własnej ziemskiej wędrówki, o miejsce ostatecznego spoczynku. I tu pozwolę sobie na stworzenie pewnego kontekstu. Słowacki należał do pokolenia, które żyło w takim bardzo spektakularnym okresie, okresie przemian związanych ze sposobem reagowania na śmierć. Można powiedzieć, że było to pokolenie graniczne, bo na przełomie XVIII i XIX wieku według antropologów kończył się okres dominacji koncepcji śmierci oswojonej, gdzie ludzie odczuwali lęk przede wszystkim związany z oczekiwaniem na śmierć własną i zaczynał się okres nakierowany na śmierć drugiego. O tym okresie romantycznym mówi się także ze względu na to, że romantycy już mają szansę na posiadanie własnych nagrobków ulokowanych w pięknych miejscach, na cmentarzach o założeniach takich parkowych, na indywidualne nagrobki. Mówi się o tym okresie również, że to jest okres pięknych śmierci i obrazy takich mogił wprowadzane są także do literatury tego okresu. Długo by można na ten temat mówić. Ja tylko chciałam tutaj podkreślić, że zarówno Słowacki, jak i jego przyjaciel Krasiński, z którym spotkał się w Rzymie, o czym już pisaliśmy właśnie w tym naszym cyklu, to są dwaj poeci polscy romantyczni, którzy uchodzą za poetów najbardziej zarażonych śmiercią. I właściwie od wczesnego okresu twórczości i Krasińskiego, i Słowackiego problem śmierci własnej, ale także śmierci drugiego, no, należy do problemów centralnych. I u Słowackiego z kolei zwłaszcza bardzo wcześnie, także w jego twórczości literackiej, pojawia się temat własnego grobu, własnego kresu. Myślę, że te poszukiwania u Słowackiego związane są także z przeczuciem własnej przedwczesnej śmierci. Ja myślę, że to przeczucie u Słowackiego, ono mogło się narodzić bardzo wcześnie i ono mogło być nie tylko jakąś funkcją pewnego rysu pokoleniowego. Pamiętamy, że o romantykach mówi się, że to jest to pokolenie, które umiera młodo. Jeżeli Państwo kiedyś czytaliście Widowisko, czyli tak zwaną pierwszą część Dziadów, tam jest taka niezwykła fraza zdumiewająca, którą wypowiada Guślarz: pobłogosław wnukowi, niechaj umrze młodo. No i rzeczywiście ci romantycy w stosunku do innych pokoleń umierają młodo. Czy tylko z tego powodu, że przedwcześnie wypala się ich siła witalna? To jest pewnego rodzaju mit, ale to jest także pewnie funkcja warunków życia, w których przeszło im iść przez życie. To jest wiek XIX, gdzie takim bardzo poważnym problemem cywilizacyjnym jest gruźlica, która dziesiątkuje to pokolenie. I bliscy Słowackiego na te gruźlice umierają. Najpierw umiera jego ojciec we wczesnym jego dzieciństwie i on zostaje pochowany na cmentarzu w Wilnie, słynnym cmentarzu na Rossie. I tutaj na tym slajdzie pokazuję Państwu w tej chwili nagrobek Eusebiusza Słowackiego. I to jest takie ważne miejsce, które w jakiś sposób zaważyło
pewnie także i na pewnych potem wyborach słowackiego co do miejsc, które odwiedzał podczas swoich dalszych wędrówek. W tym pamiętniku, który Państwu przytoczyłam na początku, on również opisuje moment, kiedy jako młody chłopiec, już po śmierci ojca, powtórnie przyjechał z matką do Wilna, w momencie, kiedy jego matka wyszła za mąż po raz kolejny za doktora Augusta Bytki. I pisze w tym pamiętniku, że pierwsze kroki wraz z matką skierowali wówczas na cmentarz wileński, poszli na Rosę, poszli odwiedzić grób ojca, przy którym, jak to pisze Słowacki, bardzo mocno płakali. On tam przeżył takie bardzo, bardzo silne wzruszenie. I te miejsca pochówku, cmentarze, towarzyszą Słowackiemu właściwie przez całą drogę jego życia. Są miejscami odwiedzanymi przez niego właściwie we wszystkich krajach, które odwiedza, bez względu na to, czy zatrzymuje się tam dłużej, czy krócej. I takim bardzo spektakularnym doświadczeniem dla poety, który już właściwie rozpoczyna to swoje życie pielgrzymie, dorosłe życie, który już z misją dyplomatyczną wędruje do Londynu. On tam zwiedza ten Londyn według schematów takich turystycznych, narzuconych przez relacje z podróży ówczesne, ale również zwiedza ten Londyn po swojemu i dociera w pewnym momencie do katedry westminsterskiej, o tym też pisaliśmy. Niestety nie udaje mu się wówczas tej katedry zwiedzić tak, jak by tego sobie życzył, bo chciał tam odnaleźć tak zwany zakątek poetów, gdzie pochowani byli sławni poeci. Jak mówiliśmy na początku, Słowacki marzy o takiej sławie poetyckiej, o sławie po śmierci i miejsca, w których pochowani są sławni ludzie, interesują go w sposób szczególny. Interesują go może również dlatego, że przechowują pamięć o tych wielkich ludziach. Są takimi ważnymi dla romantyka poznającego świat znakami historii. Ale Słowacki odwiedza te miejsca nie tylko po to, żeby pogłębić swoją refleksję nad ludzką kondycją, nad zagadnieniami życia i śmierci, ale one go także inspirują twórczo. I motywy cmentarzy, motywy jakichś pomników nagrobnych, inskrypcji nagrobnych pojawiają się w jego twórczości właściwie od tego okresu najwcześniejszego do najpóźniejszego. I te groby westminsterskie, te odwiedziny w tej katedrze, która jest wspaniałym panteonem, te wrażenia potem on konceptualizuje między innymi w powieści poetyckiej pod tytułem Jan Bielecki, której akcja właściwie rozgrywa się na Ukrainie, ale i bohater Jan Bielecki jest bohaterem rodzimym. Natomiast pojawia się tam taki fragment, który Słowacki jakby dopisał na końcu tego utworu, który nawiązuje do pobytu w katedrze westminsterskiej, gdzie jestem, oto mury Westminsteru, tam izba parów, tu kamiza mgława, połyska słońcem, przebiegłem chmurny ów pałac zmarłych, z uczuciem przestrachu, o ja sam byłem jak umarły w gmachu, a oni żyli. Proszę zobaczyć, że mamy tutaj do czynienia z opisem takiej sytuacji, kiedy młody poeta, młody wędrowiec, który dopiero zbiera doświadczenia życiowe, chodzi do pałacu umarłych po to, żeby z tymi umarłymi rozmawiać, żeby od nich się uczyć. On potem jeszcze przypomina sobie inne momenty, kiedy wchodząc do tej katedry kroczył po płytach, które były wmurowane w dziedziniec tej katedry, i snuje tutaj różne refleksje natury filozoficznej, nie będziemy się w to
zagłębić. Z Londynu, jak Państwo pamiętacie, jeżeli śledzicie nasz cykl, Słowacki udaje się do Paryża. Tam przez jakiś czas będzie mieszkał. Paryż mu się nie podoba, nie lubi Francuzów. Anglicy go fascynowali, pociągali. Nawiązał tam wiele ciekawych kontaktów towarzyskich, natomiast we Francji czuł się źle. W Paryżu czuł się źle, szukał sobie miejsc odosobnienia, chodził po paryskich parkach, ale w pewnym momencie jakieś uspokojenie, o tym bardzo tak wyraziście pisał w listach do matki, pewnego rodzaju uspokojenie znalazł Słowacki na cmentarzu Père Lachaise. Cmentarz Père Lachaise, dzisiaj słynny cmentarz, gdzie znajduje się wiele znakomitych grobów, znakomitych osobistości, tam pochowany jest także Fryderyk Chopin. Ten cmentarz Père Lachaise był wówczas założony wedle tej koncepcji ogrodowo-parkowej jako ten cmentarz poza miastem. Ten typ cmentarzy pojawia się w Europie w momencie wielkiej reformy, kiedy cmentarze z dusznych miast zostają wyprowadzane poza mury miasta. Na początku ten nowy typ cmentarzy nie jest akceptowany, trudno go oswajają mieszkańcy dużych miast, ale potem nagle okazuje się, że tam można znaleźć moment wytchnienia. Tam również nieledwie każdy człowiek, to jest jeszcze nieprawda, że każdy, są też wspólne mogiły, ten bogatszy może znaleźć miejsce, gdzie będzie miał swój indywidualny nagrobek, a więc rodzina będzie mogła się tam spotykać, będzie się tam mogła spotykać w celu również wspominania wspólnego życia. I właśnie w takiej przestrzeni Słowacki znajduje ukojenie, aczkolwiek ten cmentarz zachodnioeuropejski z manierą zachodnioeuropejską, gdzie przed cmentarzem są już sklepiki, gdzie można kupić trwałe wianki, które można tam położyć raz na rok i potem się nie przejmować mogiłą, napawa go jakimś zgorszeniem. Twierdzi, że to jest kupiony żal, że to nie jest szczere, co by dzisiaj powiedzieli ci wszyscy wytwórcy funeraliów, którzy nimi handlują, prawda? To się wtedy zaczyna się na zachodzie Europy, on tego nie zna, skrzemieńca, to go bardzo porusza. I refleksje zebrane właśnie tam na tej przestrzeni grzebalnej wprowadza do dwóch utworów, jednego znanego, drukowanego wielokrotnie w różnych edycjach wierszy Słowackiego, to jest wiersz Paryż, gdzie jest ta strofa z dala od miasta szukajmy napisów, gdzie wielki cmentarz zalega na górze, o jak tu smutno, kiedy wśród cyprysów pobladłości chowają się róże. Szukajmy napisów, to też jest ważna uwaga, proszę zobaczyć, Słowackiego interesuje także cmentarny pejzaż inskrypcyjny. To czytanie inskrypcji u niego wróci wielokrotnie i te inskrypcje cmentarne będą dla niego też bardzo poważnym źródłem inspiracji literackiej. Tu już na tym cmentarzu Père Lachaise, gdzie czyta te napisy na grobach cmentarnych, ta jego uwaga skupia się również na tych tekstach. Ja może tutaj tylko dodam, że współcześni antropotanatolodzy, którzy badają historię cmentarzy i historię recepcji cmentarzy w sztuce, literaturze, wskazują na to, że cmentarz w XIX wieku jest traktowany jak sztandów, jak pamiętnik. Ma charakter tekstologiczny i wobec tego dla poety, artysty, on jest bardzo ważnym źródłem inspiracji. No i proszę Państwa, te peregrynacje, bardzo jeszcze młodzieńcze, bardzo jeszcze takie powiedziałabym turystyczne, ale z wrażliwością poety odbywane, prowadzą go do takich pierwszych, dosyć mocno już skonceptualizowanych i wyrażonych refleksji dotyczących miejsca własnego pokoju. Zaczyna się to na dobrą sprawę w Szwajcarii, kiedy dowiaduje się o śmierci swojej ukochanej babci, która została pochowana na cmentarzu tunińskim w Krzemieńcu. Ona jest pochowana w tym nagrobku, w tym grobie, tu widzicie Państwo nagrobek, gdzie są pochowani inni przedstawiciele rodziny Januszewskich. I
Słowacki pamiętał jeszcze z dzieciństwa, że babka, nawiązując do zwyczaju obowiązującego na Kresach, do dzisiaj się można z nim spotkać, prosiła rodzinę o to, żeby nad jej grobem posadzono śliwę. Śliwę albo czereśnie, w każdym razie drzewo owocowe. Taki tam był zwyczaj. Z takim zwyczajem się tam można spotkać do dzisiaj. Na cmentarzu tunickim w Szemieńcu do dzisiaj rosną stare drzewa owocowe, które w maju pięknie wyglądają. Dlaczego drzewa owocowe na cmentarzu? No między innymi dlatego, że one nawiązują do drzewa rajskiego, zapowiadają zmartwychwstanie, odrodzenie. I Słowacki wielokrotnie w korespondencji pyta matkę, czy posadzili już śliwę nad grobem babuni. Z różnych przewodników po Szemieńcu starych, które kiedyś studiowałam, wiem, że tam posadzono kiedyś czereśń. Ta czereśnia dosyć długo tam rosła, ale w pewnym momencie, czereśnia jest krucha, niezbyt długo to drzewo żyje. Nie wiem, w którym momencie ta czereśnia obumarła. W każdym razie w tej chwili nad tym grobem, ja akurat tutaj mam złe zdjęcie, rośnie piękny jesion. No jeżeli mogę sobie, co prawda zabiorę trochę czasu Państwu, ale czy mogę sobie pozwolić na pewną anegdotę i wspomnienie? Otóż myśmy kiedyś pojechali ze studentami do Krzemieńca, odwiedziliśmy ten grób rodziny Januszewskich i Słowackich i wieźliśmy z Wrocławia, to był maj, sadzonkę śliwy, żeby ją tam posadzić. To był taki performance dla studentów, ale też taki gest pamięci z naszej strony. No niestety, kiedy dojechaliśmy na ten cmentarz, okazało się, że tam jest bardzo mało miejsca, nie ma specjalnie gdzie tej śliwy posadzić nad grobem, ale jakieś miejsce w pobliżu znaleźliśmy i drzewo wkopaliśmy. To był taki gest pamięci. Nie wiem, czy ono się przyjęło, czy nie. Podejrzewam, że nie, dlatego że pewnie tam mieszkańcy okoliczni chodzą, ono też nie było pielęgnowane, podlewane, ale chcieliśmy prośbę Słowackiego spełnić po latach. No i proszę Państwa, jesteśmy w Genewie, to jest rok 34, jesteśmy w Szwajcarii. Słowacki, który jeszcze wówczas właściwie nie ma na swoim koncie aż tylu doświadczeń podróżniczych, ale jednak już widział Paryż, widział Londyn, był wcześniej w Warszawie, przejechał przez pół Europy, żeby dotrzeć do Genewy. W liście do matki pisze tak: to dziwne, mamo moja, że ja, który widziałem tyle miejsc i krajów, który zebrałem w pamięci tyle obrazów świata, spać będę może kiedyś cicho na cmentarzu krzemienieckim pod cieniem tej czereszenki, która ocieni grób babuni. O, gdyby tak było. No więc widzimy tutaj, że w tym momencie on rzeczywiście zaczyna już dosyć poważnie myśleć o tym miejscu pochówku i gdzie je lokalizuje przyszłego pochówku, no właśnie w Krzemieńcu. Właśnie tam, w tym swoim centrum. Proszę Państwa, w Genewie, tu akurat nie mam slajdu, ale pozwolę sobie jednak o tym wspomnieć. On w pewnym momencie przeniósł się ze swojego pensjonatu w Genewie do takiej małej miejscowości Villeneuve, o tym też pisaliśmy, niedaleko Montreux. I tam trafił na rzymską mogiłę Julii Alpinuli. I inskrypcja, którą tam wyczytał, bardzo mocno go poruszyła. I potem w przedmowie do Lili Wenedy, w liście adresowanym do Zygmunta Krasińskiego, wyraźnie wskazuje jakby na ten obiekt, jako na źródło inspiracji do stworzenia kreacji Lili Wenedy. Więc jakby kolejny taki moment, kiedy to miejsce związane z kresem życia człowieka bardzo mocno go inspiruje i zachęca do jakby zaglądania w głąb, szukania jakby niści porozumienia z tym, co zniknęło w mrokach historii, a pamięć o czym przechowują te obiekty sepulkralne. No i proszę Państwa, jesteśmy w Rzymie. Jesteśmy w Rzymie i tutaj też ciekawy moment. Oczywiście w Rzymie jest bardzo wiele pamiątek kultury dawnej, pamiątek o charakterze sepulkralnym, łącznie z Bazyliką Świętego Piotra, która przecież jest zbudowana na grobie Świętego Piotra. Znaleziono tam podobno podczas wykopalisk archeologicznych komorę grobową. Również w pewnym momencie szkicuje Słowacki, bo w tym Rzymie on zaczyna już szkicować. To potem będzie jakby stałą jego manierą.
to, co widzi. I dzisiaj pewnie by używał namiętnie aparatu fotograficznego, a wówczas szkicował. I w tym Rzymie, proszę Państwa, no, szkicuje na przykład domniemany grobowiec Nerona, ale też osobny spacer odbywa na tak zwany cmentarz protestancki, który znajdował się jakby za murami albo na granicy miasta, pod tak zwaną piramidą Cesusza, która sama w sobie, tu ją Państwo widzicie na slajdzie, jest grobowcem z czasów antycznych. I tam przy tej piramidzie urządzono cmentarz, który był przeznaczony dla pochówku imigrantów, którzy przyjeżdżali do Rzymu, którzy tam umierali, a byli wyznania niekatolickiego. Dlatego on do dzisiaj nosi nazwę cmentarza protestanckiego czy angielskiego, bo pochowano tam wielu Anglików. Słowackiego zainteresował ten cmentarz także z tego względu, że tam byli pochowani młodzi angielscy poeci, on do Anglików miał ogromną słabość, których już otaczała wtedy niezwykła legenda, to jest Keats i Shelley. I on się im bardzo mocno przyglądał. W liście do matki jedynym wysłanym z Rzymu opisuje ten spacer. Jest tutaj na slajdzie, jest także w tych naszych odcinkach zacytowany, więc można wrócić na stronę facebookową i sobie tam odnaleźć, dokładnie go przeczytać. To jest obraz wykonany w XIX wieku, który przedstawia jeszcze jakby słabo zagospodarowany ten cmentarz, ale między innymi właśnie są taką centralną tutaj mogiłą Keatsa, tego młodego angielskiego poety, który umarł śmiercią przedwczesną, tragiczną, w wieku 20 kilku lat. I no właśnie znowu piszę do matki o, także o Shelleyu, którego grób znalazł na tym cmentarzu. To są współczesne tutaj kadry przedstawiające już właściwie takie cenotafy pamiątkowe, nagrobki tychże poetów. No i chciałam tutaj powiedzieć jeszcze, że w Rzymie zwiedza z Krasińskim, bo on się tam z tym Krasińskim zaprzyjaźnił, gdy on z tym Krasińskim po Rzymie wędrował, zwiedza także katakumby. Te katakumby może mniej Słowackiego zainspirowały twórczo, ale bardzo mocno zainspirowały Słowackiego, to one stały się jakby źródłem pomysłu do napisania Iryviona, drugiego bardzo słynnego dramatu Krasińskiego. No i Rzym też inspirował Słowackiego bardzo mocno, twórczo. Obrazy Rzymu mu wielokrotnie powracały w jego twórczości, właściwie do samego końca. Ja tutaj przywołuję fragment takiego wiersza, który podobno począł pisać Słowacki jeszcze będąc w rzymskiej kampanii, dojeżdżając do Rzymu, chociaż ja mam wrażenie, że on go jednak skończył podczas podróży na wschód. Próbuję to jeszcze kiedyś przebadać, bo coś mnie tam niepokoi. No i tutaj zacytowałam Państwu fragment tego wiersza: Rzymie nie jesteś już dawnym Rzymem. Nagle zaczynało mnie płacz pod Apeninami. Bardzo nastrojowy wiersz, gdzie pojawia się również taka refleksja natury historiozoficznej. No tutaj przypomnę, że Słowacki także wszedł w pewnym momencie na tą kopułę Bazyliki Świętego Piotra i potem to doświadczenie wchodzenia na szczyt tej kopuły zestawił z innymi, które jeszcze przed nim i które już za nim. Porównał to doświadczenie do pobytu na szczycie Fulhornu w Alpach, ale także do pobytu na szczycie Wezuwiusza, ale także do pobytu na szczycie piramidy Cheopsa. Tu jak Państwo widzicie, to takie podsumowanie, ono zostało już napisane także w kolejnym liście do matki w Bejrucie w 1937 roku. I te miejsca wymienia tutaj, ja Państwu powiem, że kiedy się wczytujemy w opisy tych miejsc i pobytu na tych miejscach, w każdym przypadku pojawia się refleksja o charakterze eschatologicznym, także na Wezuwiuszu. Tu jeszcze macie Państwo sklepienie Bazyliki Świętego Piotra. A to już taki portret, który w Rzymie Słowackiego został namalowany. Ja go tutaj włączyłam, dlatego że proszę zobaczyć, ten portret coś zapowiada. Słowacki właściwie jeszcze o tym nie wie, bo on jeszcze nie wie, będąc w Rzymie, że już niedługo
jeszcze w tym samym roku dane mu będzie pojechać w wielką podróż marzeń na wschód, ale najpierw trasa tej podróży będzie wiodła przez Grecję, powiedzmy wzorem Chateaubrianda, stworzonym przez Chateaubrianda. I Słowacki został tu w Rzymie namalowany w takiej charakterystycznej greckiej czapce. Tak jakby to był taki moment proroczy. No i proszę Państwa, potem z tego Rzymu jedzie do Neapolu, tam również mamy doświadczenia o charakterze sepulkralnym, ale ja to pominę i jesteśmy już w Grecji i to jest taki moment ważny i miejsce szczególne. To jest grupa Agamemnona. Ten wiersz, który jest fragmentem podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, czy podróży na wschód, bo on tutaj właściwie słowacki tytułu tych fragmentów niedokończonych tego utworu sam nie zaproponował, to edytorzy zaproponowali, ale dzisiaj oficjalnie czytamy ten utwór jako podróż do Ziemi Świętej z Neapolu i tam jedną z pieśni jest słynny grób Agamemnona, który jako jedyny został wydrukowany za życia Słowackiego jako takie preludium do Lilii Wenedy. I ja tutaj zacytowałam taki spektakularny fragment, bo oto wstąpił w grób Agamemnona, ale pamiętacie Państwo, bo myślę, że ten utwór jest znany, że z tego utworu pochodzi też taka fraza charakteryzująca całe pokolenie, tak to nasz los na grobowcach siadać. Charakteryzuje, zresztą odwołuje się do pewnego gestu, który opisała nasza koleżanka Ewa Kolbuszewska, badając ten motyw i tę tradycję, i się okazuje, że to była tradycja ogólnoeuropejska. Ten gest siadania na grobie był takim gestem antyromantycznym, który jest bardzo charakterystyczny dla tego pokolenia, które próbuje szturmować śmierć i przekraczać granice między żywymi i umarłymi. No i jak pamiętamy, no, jednym z etapów podróży na wschód była Aleksandria i podczas właśnie tej podróży do Aleksandrii miał powstać wiersz, chyba jeden z najsłynniejszych wierszy Słowackiego, zaczynający się od incipitu Smutno Boże. I tu proszę zobaczyć, że znowu pojawia się motyw, nie wiem, własnej kondycji po śmierci, tak? Ty będziesz widział moje białe kości strasznie oddane kolumnowym czołom, ale mi jest jako człowiek to zazdrości mogił popiołom. No właśnie, jakby cały czas wraca ten lęk, co się stanie ze mną, co się stanie ze mną po śmierci. Dociera do Egiptu. Będę musiała już teraz troszkę skracać, ale tu chciałam Państwu powiedzieć, dociera do Egiptu i w tym Egipcie podróżuje do słynnej Doliny Śmierci, dociera do piramidy Cheopsa i to jest chyba taki moment bardzo krytyczny w tej jego drodze do Kresu i refleksji nad życiem i śmiercią, bo wchodzi do wielkiej piramidy, dociera do komnaty grobowej. Jak to opiszę potem w takim wierszu Piramidy, wykonał tam taki gest, powiedziałabym nawet trochę profanujący sarkofag faraona, zastukał sarkofag i odpowiedział mu pusty głos, który jakby usugerował, że tam nic nie ma w środku. I po czym wszedł na szczyt wielkiej piramidy. I tam na szczycie tej wielkiej piramidy, ojej, gdzie tutaj mamy, o właśnie, na szczycie wielkiej piramidy, to tu jest ten fragment przywołany, wśród wielu napisów, które ówcześni turyści, no trochę w sposób taki skandaliczny, ale taka była również wówczas maniera, bo to robili wszyscy, umieszczali na murach tej piramidy, znalazł napis polski, niech żyje 29 listopada 1830 roku. On potem w kolejnym liście poetyckim z Egiptu pod tytułem Na szczycie piramid przywołuje ten napis, czy przywołuje ten moment, tak, pisze tak, ktoś 29 przypomniał listopad polskim językiem groby Egipcjanów znacząc, czytałem smutny, człowiek może pisał płacząc. Dla niego ten moment, kiedy spotkał ten napis na tej wielkiej piramidzie,
ocalającej pamięć po dawnych wiekach władca tej ziemi był wstrząsem. Potraktował to jako znak, znak szczególny. Także dla niego jako dla artysty i wiadomo albo nie wiadomo, ale przypuszcza się, że ten napis położył tam generał Dębiński, który chwilę przed Słowackiem jechał do Egiptu w poszukiwaniu grobu innego polskiego bohatera, Józefa Sułkowskiego, który zginął w portach Egiptu podczas rewolucji, która tam miała miejsce, służąc Napoleonom. Z tych miejsc sepulkralnych, które chciałam tutaj, na które chciałam zwrócić uwagę jeszcze, które bardzo ważne były podczas tej podróży na wschód, to jest ogród oliwny w Getsemani, już w momencie, kiedy Słowacki opuści Egipt i pojedzie do Ziemi Świętej. Po pobycie w słynnym ogrodzie oliwnym, tym miejscu, prawda, kiedy no, Chrystus przepowiada własną śmierć, doznał szczególnego wzruszenia i potem matce napisze w liście spod oliw Chrystusa wzięłam ziemi na moje matce oczy, jakby sugerował, że tutaj nagle dzieje się coś szczególnego. On tam spędził także noc w Bazylice Grobu Pańskiego, wysłuchał mszy ormiańskiej przy grobie Chrystusa, który macie Państwo tutaj na slajdzie. I potem na końcu tej podróży pojechał do Libanu. Niestety nie udało mi się znaleźć slajdu słynnego klasztoru Bet Heszban, w którym odbywał kwarantannę. To są wzgórza Libanu. Tam miał zacząć pisać Antellego. I potem po podróży na wschód wraca do Włoch i osiada we Florencji. Ja myślę, że te wszystkie doświadczenia, które zbiera na Ziemi Świętej o charakterze eschatologicznym w tym okresie florenckim zaczynają nabierać pełnego kształtu i to tam zaczyna wypływać się słowacki genezyjski. I to właśnie podobno w tym klasztorze Bet Heszban on zaczyna pisać Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. W drugiej pieśni macie Państwo takie bardzo znamienne już słowa. Ojczyzno moja, może wszyscy wrócą na Twoje pola, ale ja nie wrócę. Śmierć lub to wszystko, co mi losy rzucą na kamienistej drodze życia, płuce ogniem pożarte, widziane oczyma, sny straszne twarzą, wszystko mnie zatrzyma, wszystko mnie wstrzyma od tej ziemi łonie. Ten lęk, że zostanie pochowany gdzieś w obcej ziemi się intensyfikuje, ale on też powolutku będzie znikał. Powolutku będzie znikał w atmosferze Florencji i potem już w okresie paryskim, kiedy także i pod wpływem słowackiego, ale także pewnych wizji mistycznych, które Słowacki przeżyje we Francji. Ten lęk zostanie oswojony w momencie, kiedy Słowacki ogłosi się tłumaczem słowa i stworzy pewien system filozoficzno-religijny, gdzie głównym tematem będzie temat śmierci. I to już się dzieje w Angelim, gdzie Słowacki śmierć zaczyna interpretować w kategoriach ofiary. I zbliżając się do kresu własnego życia, tworząc ten wielki system genezyjski, Słowacki w pewnym momencie zacznie manifestować wyzwalanie się z lęku przed śmiercią, dlatego że uzna śmierć za jeden z najdoskonalszych wynalazków ewolucyjnych, który pozwala doskonalić się w formie, przez którą przechodzi duch, wcielając się jakby w kolejne formy, coraz doskonalsze, po to, żeby u kresu wędrówki ducha, a nie człowieka, znaleźć jakąś formę idealną, czy byt idealny. I proszę zobaczyć, w bardzo późnym dramacie, który nie został ukończony, pisanym już w Paryżu, pisze ten dramat już Słowacki jako poeta mistyk, zamieszcza taki chór duchów, w którym zresztą pojawiają się sceny egipskie, wschodnie i
tym najbardziej liczym polskim utworze romantycznym pojawia się jakby zapowiedź wędrówki ducha, a sam grób, miejsce pochówku przestaje mieć aż takie znaczenie. Proszę zobaczyć, jaka ta strofa jest dramatyczna. O duchu smętny, śliczny, duchu mój letargiczny, możesz ten ducha męce kąsać piersi i ręce, jeśli brak ci odwagi zacząć życie podróżne, bo dawne groby próżne i twoje sarkofagi straciły twój proch ciało. Nic z nich nie zmartwychwstało. To jest aluzja do tego stukania w ten sarkofag faraona w piramidzie Cheopsa, ale to oczywiście jest wielka metafora. Wielka metafora człowieka, który przynajmniej na poziomie filozoficznym, bo nie wiem, czy rzeczywiście psychologicznym, deklaruje, że przestaje bać się śmierci, że śmierć jest potrzebna, ale też w tym okresie przestaje się bać tego, że zostanie pochowany w obcej ziemi, bo to jakby przestaje mieć znaczenie. Ja na tym pozwolę sobie skończyć i przekażę głos panu profesorowi Fabianowskiemu. Tak, panie profesorze, opowiedzmy teraz o tym, co następuje po śmierci Słowackiego. Przypomnę, w 1849 roku, bo słuchając pani profesor Ewy Grzędy, tak sobie myślę, ile było w nim lęku, niepewności co do jakby przyszłych losów i pamięci o nim wśród potomnych, ale jednocześnie jak w wielu miejscach, choćby w tym przytoczonym na początku w tych słowach przez panią profesor, widać jakby on zaklinając tą rzeczywistość, na którą już nie miał panowanie nad tym, co będzie po jego śmierci, w sumie bardzo dobrze rozpoznał, przeczuł to, że za życie niedoceniony później ta jego sława będzie ogromna, bo kończąc tą myśl, którą zacząłem przed prezentacją pani profesor, powiem, że my nie do końca sobie zdajemy sprawę, jak wielkim kultem Słowacki był otoczony w II Rzeczpospolitej. Wprawdzie też ten jego niepokój o to, gdzie zostanie pochowany, czy spocznie w polskiej ziemi, czy też już raczej wątpił w to, a jednak po tylu latach, po w zasadzie 78 latach, on po różnych kolejach losu spoczywa na Wawelu i te jego marzenia jakby się ziszczają, ale jest to moment jakby lata 20-30, o czym pan profesor bliżej opowie, zapewne takiego kulminacji jego kultu, o którym wiele jest świadectw. W jednej z audycji radiowych przed kilkunastu laty profesor Alina Kowalczykowa właśnie opowiada o tym, jak jej ojciec w latach 30., pod jakim wpływem był Słowackiego, jak wielu intelektualistów, ale również innych ludzi, również prostych ludzi, jak bardzo Słowacki oddziaływał na to pokolenie ludzi żyjących w II Rzeczpospolitej, w jakiej ona się wychowała, jakby atmosferze kultu do Słowackiego. Także paradoksalnie właśnie ta myśl pełna niepewności młodego człowieka, bo przecież on ją wypowiadał w wieku tam 20 paru lat, jednak się ziszcza, prawda? Panie profesorze, jak to było z tą jednocześnie nieprostą, ale wspaniałą drogą Słowackiego z Krzemieńca aż na Wawel? Oddamy teraz głos panu profesorowi Andrzejowi Fabianowskiemu. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałem też podziękować bardzo pani profesor Ewie Grzędzie. To była piękna opowieść o motywie śmierci, o tym wątku śmierci, umierania, pytaniu o wieczność w życiu i w twórczości Słowackiego. No, zajmuję się Słowackim ponad 40 lat, ale była to opowieść dla mnie odkrywcza, nowa i bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o jego losy pośmiertne, to one są oczywiście uzależnione od tego, co pani profesor Grzęda tutaj już zasugerowała, że właściwie w Słowackim jest dwóch Słowackich.
Jest słowacki młody, ten, który chodzi na mogiłki żydowskie w Krzemieńcu, który zwiedza różne groby, spaceruje po cmentarzach. I jest później słowacki późny, twórca systemu genezyjskiego, który śmierci się już nie boi, bo istotą tego systemu jest to, że śmierć nie istnieje. Włączę teraz moją prezentację. Moment. Zaczynam od fizycznej śmierci Słowackiego. To jest współczesny widok ulicy w Paryżu, Rue de Pontier, gdzie Słowacki mieszkał prawdopodobnie w tej kamienicy, którą tutaj widzimy po lewej stronie z takimi balkonikami, w ubogim mieszkaniu gdzieś tam na poddaszu. I tutaj 3 kwietnia 1849 roku poeta zmarł, nie dożywając swoich 40 urodzin, więc on jeszcze pożegnał się z tym światem przed 40. Umarł na rękach swojego młodego przyjaciela, Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zygmunt Szczęsny Feliński był synem przyjaciółki pani Salomei, pisarki też Ewy Felińskiej. I przyjaźń ze Słowackim na tym młodym Zygmuncie Szczęsnym Felińskim zrobiła ogromne wrażenie. W jakimś stopniu chyba można powiedzieć, że Słowacki go nawet ukształtował, uduchowił. W każdym razie po śmierci Słowackiego Feliński wstąpił do seminarium duchownego i został księdzem, a później biskupem, arcybiskupem, był arcybiskupem warszawskim. Przeszedł też swoją martyrologię, około 20 lat przebywał na zesłaniu. Zmarł w roku 1895. I papież Jan Paweł II go beatyfikował, a Benedykt XVI kanonizował w roku 2009. Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, że Słowacki umierał na rękach świętego Kościoła katolickiego. Więc to jakoś łączyło go tutaj, prawda, z wiecznością, nie tylko w ramach jego własnego systemu, ale także w ramach teologii katolickiej po prostu. Spotykał się on ze świętością i ta świętość potwierdzona też była przez Felińskiego. Zygmunt Szczęsny Feliński pod koniec życia wspominał Słowackiego i wspominał mniej więcej w takich słowach, że w ciągu swojego życia, długiego życia, spotkał tysiące twarzy, widział tysiące twarzy, ale nigdy nie widział twarzy tak uduchowionej, jak twarz Juliusza Słowackiego. 4 kwietnia, dzień po śmierci Słowackiego, rozesłano już taki anons, tutaj sprawami organizacyjnymi zajmował się właśnie Feliński, o takiej treści, cytuję: "Uprasza się szanownych rodaków, aby raczyli oddać chrześcijańską posługę Juliuszowi Słowackiemu, zmarłemu w Paryżu dnia 3 kwietnia. To było zaproszenie na pogrzeb i Słowacki pochowany został na paryskim cmentarzu Montmartre. Nie wiem, nigdy nie wiedziałem, dlaczego właśnie nie na Père Lachaise, tym cmentarzu, po którym spacerował, który chodził, tylko na cmentarzu Montmartre, wzgórzu zmarłych. I ten grób, tutaj mamy współczesny widok na jego grób na Montmartre, istnieje do dzisiaj. Pogrzeb był bardzo skromny. To był pogrzeb 8 klasy, który kosztował kilkaset franków. Prawdopodobnie wynikało to z dyspozycji poety. Cyprian Norwid, który był uczestnikiem tego pogrzebu, w czarnych kwiatach wspomina: pogrzeb ten, jaki był, to różnie opisali. Ja na pogrzebie tym żeńskich istot widziałem dwie. Jedna z tych rzewnymi łzami zalana była, co mi wspomnieniem zostało bardzo pocieszającym. Nieco dokładniej o pogrzebie pisał Zygmunt Krasiński, który nie był na pogrzebie Słowackiego, ale miał relacje szczegółowe zdane przez Norwida. I właśnie Krasiński w jednym z listów napisał: na pogrzebie 30 było ziomków. Nikt głosu nie zabrał, nikt
nie uczcił choćby słowem jednym pamięci największego mistrza rymów polskich. Tutaj trzeba powiedzieć, pani profesor Ewa Grzęta mówiła o przyjaźni słowackiej, o Skraśnińskim. Ta przyjaźń, która tak pięknie wybuchła w Rzymie, później przechodziła różne koleje losu, prawda, i swoje pewne załamania, tak powiedzmy nawet. I Krasiński miał na pewno wiele żalu do Słowackiego, ale jednocześnie zawsze doceniał w nim tego utalentowanego poetę, tego mistrza, jak tutaj pisze, mistrza rymów polskich, i na pewno sprawiał mu jakąś osobistą przykrość, że ten pogrzeb był w ogóle nieadekwatny do znaczenia, jakie Słowacki powinien zająć w literaturze polskiej. Słowacki był tym, jak pan profesor Korzeniewski powiedział, wielkim niedocenionym. Proszę państwa, życie poety to nie jest tylko życie człowieka, ale to jest życie także jego twórczości literackiej. W ostatnich latach życia Słowacki pisał bardzo dużo, nawet można powiedzieć, że pisał gorączkowo. Niewiele drukował, niewiele jego utworów zostało opublikowanych, ale zostało po nim mnóstwo rękopisów. Te rękopisy Zygmunt Szczęsny Feliński spakował do worków i przekazał wujowi poety, Teofilowi Januszewskiemu. Januszewski przewiózł rękopisy na Ukrainę i trzymał je u siebie na wsi, nie wiedząc za bardzo, co z nimi począć. I wreszcie zdecydował się przekazać je pod koniec lat 50. profesorowi Antoniemu Małeckiemu z Uniwersytetu Lwowskiego. I Małecki stał się jakby pierwszym w miarę kompetentnym, filologicznie w miarę kompetentnym człowiekiem, który czytał, porządkował te rękopisy i nadawał im jakiś porządek, nadawał tytuły. Oczywiście mówię tutaj z pewną ironią o kompetencjach Małeckiego, bo był to po pierwsze filolog klasyczny, autor kilku artykułów o Mickiewiczu, który, jeśli coś pisał wcześniej o Słowackim, to pisał w sposób złośliwy, gąsliwy, pisał z punktu widzenia uwielbienia i kultu, jakim otaczał Mickiewicza, a jednocześnie pewnej niechęci do tego takiego, no jak oni to postrzegali, takiego pieska obszczekującego wielkiego tytana, prawda, czyli Słowackiego. I właśnie taki człowiek otrzymał rękopis Słowackiego, nie szanował. Z okazji imienin różnych czy innych jakichś uroczystości swoich przyjaciół czy znajomych rozdawał im na pamiątkę po kartce Słowackiego, po kawałku rękopisów Słowackiego. Nadawał wspomniane tytuły niektórym niezatytułowanym utworom. Na przykład jeśli chodzi o dramaty, a przecież Słowacki napisał i napoczął tych dramatów kilkadziesiąt, to Małecki przyjął zasadę, że tytułem będzie imię czy też nazwisko głównego bohatera. I tak wziął wczesny dramat Słowackiego z lat 30. genewski, dramat jeszcze pisany w Genewie, o Szczęsnym Potockim, o Szczęsnym Kossakowskim, przepraszam, o Szczęsnym Kossakowskim, i zatytułował go Horsztyński. Ponieważ jedna z postaci, nawet z ważniejszych postaci tego dramatu, ale nie centralna na pewno, to jest stary szlachcic, konfederat barocki, nazywający się Horsztyński. Małeckiemu chyba nie chciało się po prostu porządnie, skrupulatnie tego utworu przeczytać i dramat, który powinien nosić tytuł Szczęsny Kossakowski, od tamtej pory do dzisiaj nosi tytuł Horsztyński. Po opracowaniu Słowackiego, opracowaniu w cudzysłowie, Małecki przekazał rękopisy do zbiorów lwowskiego Ossolineum i z tymi zbiorami one po II wojnie światowej repatriowały się do Wrocławia, gdzie są no, z ogromną skrupulatnością i z ogromnym pietyzmem przechowywane. Do dzisiaj miałem okazję kilka razy obcować z tymi rękopisami i wiem, że no, jest to po prostu
perła Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. W roku 1850, a więc rok po śmierci poety, matka Juliusza Słowackiego ufundowała kaplicę, którą wmurowano w krakowskim kościele świętej Anny. Obecnie to jest kolegiata akademicka. Pani Salomea ułożyła też napis na tej tablicy, podpisując się, że ową pamiątkę stworzyła czy zainspirowała, zrealizowała nieutulona matka. Rok później, w roku 1851, w Krakowie odbyła się polska prapremiera Mazepy. To był pierwszy dramat Słowackiego, który pojawił się na ziemiach Polski. Notabene, to dziwne, ale Mazepa był też w ogóle pierwszym dramatem Słowackiego, który pojawił się na scenie jeszcze za życia poety. W latach 40. Co ciekawe, grano go w Budapeszcie po węgiersku, a węgierski przekład zrobiono z okropnego jakiegoś przekładu niemieckiego i słowacki prawdopodobnie o tej scenicznej, że tak powiem, realizacji swojego dramatu nawet nie wiedział. Notabene ten budapeszteński Mazepa skończył się kompletną klapą. Po dwóch przedstawieniach rzecz zdjęta została z afisza. Proszę Państwa, tutaj ten slajd już się pojawił w prezentacji pani profesor Ewy Brzędy. Cmentarz Tunicki w Krzemieńcu, grób rodzinny, w którym w 1855 roku pochowano matkę Słowackiego. Ja natomiast o tym grobie wspominam dlatego, że przy okazji pogrzebu matki w tym cokole, na którym spoczywa ta antykizowana taka waza jakaś, umieszczono też tablicę memoratywną Słowackiego. Proszę Państwa, pamięć o poecie realizuje się także poprzez edycję jego dzieł. I pierwsze wydanie pism Słowackiego w czterech tomach, tak to właśnie wyglądało, ukazało się w roku 1860 nakładem bardzo zasłużonego w drukowaniu literatury polskiej lipskiego wydawnictwa Brockhaus. Notabene warto tu przypomnieć, że także poezje liryczne Norwida ukazały się w wydawnictwie Brockhausa w 1863 roku. Te właśnie, które tak przykuły i zafascynowały pod koniec XIX wieku Miriama Zenona Przesmyckiego, czyli Miriama. Brockhaus ponawiał swoją edycję czterokrotnie jeszcze w XIX wieku. W latach 1862, 69, 75 i 94. I najwybitniejszy, najlepszy obecnie znawca rękopisów Słowackiego, profesor Marek Troszyński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, tę edycję brockhausowską nazywa piracką. I rzeczywiście nikt tam nie dbał o weryfikację tekstu. Bez zastanowienia przedrukowywano utwory o różnym stopniu filologicznej dokładności z różnych źródeł bez należytej pieczołowitości. Tym niemniej nie do końca bym się tutaj z Markiem Troszyńskim zgadzał, dlatego że w XIX wieku, a dokładnie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy poety nie było już wśród żywych, jego dzieła Polacy z wszystkich zaborów i z emigracji poznawali właśnie z edycji brockhausowskiej. Niedługo potem, w roku 1866 we Lwowie, ukazała się pierwsza monografia Słowackiego. Jej autorem był Antoni Małecki, o którym już tutaj wspominałem, dysponent rękopisów Juliusza Słowackiego. Lawinowo rosła już sława autora Angellego i najlepiej to chyba oddaje komentarz, jaki napisał
Józef Ignacy Kraszewski. Mianowicie, nie będę mógł tego przeczytać na głos, dlatego że okienka mi tutaj zasłaniają to, ale to Państwo może przeczytacie sami. W każdym razie Kraszewski zauważał, że twórczość Słowackiego przylega doskonale do takiej rozchybotanej, rozwichrzonej atmosfery, jaka panowała w okresie powstania styczniowego i nieco później. W 1899 roku, pół wieku po śmierci poety, na ziemiach polskich powstał pierwszy pomnik Słowackiego. W Wielkopolsce, w miejscowości Miłosław, odsłonięto pomnik Dłuta Władysława Marcinkowskiego, a monument ten został ufundowany przez miejscowego właściciela ziemskiego Józefa Kościelskiego. Józef Kościelski był bratankiem sławnego Władysława Kościelskiego, Sefera Paszy, jednego z inwestorów kanału Sueskiego. I proszę Państwa, w takiej postaci, jak to widać na obrazku, ten pomnik istnieje właśnie do dzisiaj na takiej kolumnie, spoczywa, umieszczone jest po piersie Słowackiego, a u stóp kolumny, do tej kolumny przytula się jakaś być może wiejska dziewczyna. W 1902 roku ukazała się książka, która była chyba przełomem w recepcji Słowackiego. Mianowicie krytyk literacki Ignacy Matuszewski w książce pod tytułem Słowacki i nowa sztuka udowadniał, dowodził prekursorskiego charakteru poezji Słowackiego. Że ta poezja odrzucona przez współczesnych nie mogła być wtedy zrozumiana, ponieważ ona jest właśnie zharmonizowana i ona pasuje do epoki młodopolskiej, do epoki modernizmu, że to jest poezja jakby z ducha arystokratyczna, która ociera się o absolut, odrywając od rzeczy doczesnych, od świata doczesnego. I wtedy właśnie w okresie młodej Polski, w okresie, którą Julian Krzyżanowski nazywał też neoromantyzmem, ukazane zostały właśnie te metafizyczne, takie duchowe, spiritualistyczne podteksty i zaplecza poezji Słowackiego. Tutaj nie przygotowałem takiego slajdu, ale kilka lat później ukazało się dzieło Józefa Gwalberta Pawlikowskiego pod tytułem Mistyka Słowackiego. Dzieło, które studenci polonistyki czytają i miłośnicy Słowackiego znają i czytają także do dzisiaj. W roku 1910, ten slajd też się pojawił już w poprzedniej prezentacji, odsłonięto w kościele parafialnym w Krzemieńcu pomnik zaprojektowany i zrealizowany przez Wacława Szymanowskiego. Na pierwszym planie tej płaskorzeźby widzimy poetę, który siedzi zamyślony, podpierając ręką głowę, a za nim stoi, jakby trzyma go w objęciach swoich, czy raczej, nie wiem, dodaje mu sił, kładąc ręce na ramionach, ten rycerz w pełnym, skrzydlaty rycerz w pełnym rynsztunku, król duch. Bardzo. Dodajmy tutaj, przepraszam panie profesorze, muszę się wtrącić, Wacław Szymanowski, jak przypomnę, jest autorem pomnika Chopina w Łazienkach. Będzie o tym jeszcze. Najwybitniejszy rzeźbiarz okresu młodej Polski, to właśnie jest jakby dowód na to, co pan profesor mówi o tym kulcie młodej Polski. O tym kulcie właśnie, który rzeczywiście z taką siłą wybuchł w okresie młodej Polski. Proszę Państwa, w pierwszej ćwierci XX wieku
ukazała się też pierwsza taka w pełni już naukowa, wedle najnowocześniejszych, najlepszych standardów naukowych tamtego czasu, monografia słowackiego pióra Juliusza Kleinera. Pierwsze trzy tomy ukazały się jeszcze w latach nastych, czwarty tom poeta mistyk w roku 1927. Kleiner nie lubił poezji słowackiej, w tym okresie ostatnim uważał za szczytowe osiągnięcia poety balladynę Lille Venede, natomiast to, co się działo z twórczością słowackiej w latach 40., uważał za upadek jego sił twórczych albo za coś, co wręcz do jakiejś aberracji umysłowej mogło należeć. I ten sąd Kleinera oczywiście trzeba było w przyszłości zrewidować. I teraz już chciałem powiedzieć o roku 1927, kiedy udało się zrealizować dwukrotnie już wcześniej podejmowaną ideę ekshumowania prochów słowackiego i pochowania ich na ziemi polskiej. W czerwcu 1927 roku odbyła się ekshumacja. Było to dość dramatyczne, ponieważ grabarze rozkopujący grób na cmentarzu Montmartre nie znaleźli trumny. Okazało się, że ta trumna była tak licha, zbita z kilku desek, że się rozpadła już w tym grobie i tylko kilka spróchniałych, niepowiązanych ze sobą desek leżało jakby luzem, a wśród tych desek znaleziono czaszkę poety pokrytą jego czarnymi, wijącymi się włosami, jak pisał jeden z antropologów obecnych przy ekshumacji, te włosy można było z czaszki zdejmować, tak jakby się zdejmowało perukę. Jedna długa kość piszczelowa i dwadzieścia kilka drobnych kosteczek, które trudno było bez gruntownej wiedzy anatomicznej zidentyfikować. W gruncie rzeczy doczesne szczątki słowackiego mieściły się na jednej chustce. I widoczny był tutaj bijący po oczach taki kontrast między znikomością materii, która została po śmierci poety, po tym blisko 80-letnim spoczywaniu w ziemnym grobie, a wielkością jego myśli, wielkością jego ducha, które wpisane były oczywiście w dzieła poetyckie. Na tym slajdzie widzimy kondukt pogrzebowy słowackiego w roku 1927. W głębi tej ulicy widać taki na modłę antyczną wybudowany obiekt. To jest kościół świętej Marii Magdaleny, Legis Madeleine, jeden z największych kościołów paryskich. Tam się odbywała msza święta pogrzebowa Adama Mickiewicza. Tam w tym kościele odbywała się też msza za duszę Fryderyka Chopina. Po tych uroczystościach paryskich trumnę ze szczątkami, z prochami właściwie trzeba powiedzieć słowackiego, przewieziono do portowego miasta Cherbourg i w Cherbourgu załadowano na statek, którym przewieziono trumnę słowackiego do Gdyni, czyli nowego portu odrodzonej Polski, dumy II Rzeczpospolitej. Ten slajd ukazuje uroczystości w Gdyni. Widzimy tutaj polską flagę opuszczoną do połowy masztu. Później po tych uroczystościach w Gdyni trumnę z prochami poety załadowano na okręt wojenny, którym przewieziono ją do Gdańska, czyli do wolnego miasta Gdańska, a stamtąd przeładowano ją, znowu przeniesiono na pokład statku wiślanego o nazwie Mickiewicz. I tym statkiem wiślanym
prochy Słowackiego dopłynęły do Warszawy, zatrzymując się po drodze we wszystkich ważniejszych miastach, gdzie odbywały się uroczystości patriotyczno-religijne, akademie i tak dalej. Między innymi oczywiście w Toruniu, w Grudziądzu, Toruniu, Płocku, Wyszogrodzie, wreszcie dotarły prochy Słowackiego do Warszawy, gdzie przemówienie wygłosił prezydent Ignacy Mościcki. W Warszawie trumnę Słowackiego przeniesiono na pociąg specjalny. Ten pociąg znowu się zatrzymywał w każdej większej miejscowości na swojej trasie i dojechał wreszcie do Krakowa, gdzie na Wawelu odbył się uroczysty pogrzeb. I tam właśnie akurat lał deszcz, to był koniec lipca 1927 roku, lał deszcz i w strugach tego deszczu Józef Piłsudski, który był no faktycznym wtedy przywódcą państwa, wydał rozkaz generałom obecnym na uroczystości. W imieniu rządu Rzeczypospolitej polecam panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy. Przemówienie marszałka było słabo słyszalne z powodu tego deszczu i od razu się pojawiły jakby dwie wersje tego ostatniego zdania. Czy Piłsudski powiedział, bo królom był równy, czy powiedział, by królom był równy. A więc czy było to zdanie podrzędne, okolicznikowe celu czy sposobu? I z logiki całego przemówienia Piłsudskiego wynika, że jednak końcówka musi być ta, powinna być taka, jak napisałem na slajdzie, bo królom był równy, a nie, że teraz on będzie do rangi królewskiej awansowany jakby dopiero, kiedy spocznie na Wawelu. Proszę Państwa, poezja Słowackiego była bardzo ważna dla matki Piłsudskiego i matka Piłsudskiego właśnie jakby kultem i miłością do tej twórczości zaraziła też swojego syna. I właśnie ten straceńczy jakiś charakter, niezwykła taka ofiarność, kult ofiary, który jest wpisany właśnie w poezję Słowackiego, powodował, że ci ludzie, którzy podejmowali się jakichś strasznych, arealistycznych w duchu takich rozważań politycznych misji, czytali i przejmowali się właśnie Słowackim. No dość powiedzieć, że cmentarz na Rossie, przypomnijmy jeszcze, przed głównym wejściem na cmentarz jest ten, taka kwatera grobowa legionistów, gdzie jest grób matka i serce syna. Tam jest na tej płycie nagrobnej umieszczony fragment z Beniowskiego. Słowackiemu od momentu ekshumacji w 1927 roku towarzyszył poeta, którego w dwudziestoleciu międzywojennym uważano za następcę Słowackiego, Jan Lechoń. Cały czas od Paryża aż na Wawel towarzyszył prochom Słowackiego i różni świadkowie tych uroczystości pogrzebowych wspominali, że to, co rzuciło im się w oczy, to ta wąska trumna poety i postawa wyprężonego jak struna w postawie na baczność skamandryty Jana Lechonia. W 1927 roku odsłonięto też popiersie Słowackiego przy ulicy Zamkowej w Wilnie. To jest blisko budynku uniwersytetu. W takiej wnęce wykutej w ścianie umieszczono popiersie Słowackiego i umieszczono napis „Tu mieszkał Juliusz Słowacki”. Studenci odwiedzający Wilno lubią oglądać to miejsce, bo wiedzą, że to są właśnie te okna, przez które wpadł piorun, który zabił doktora Augusta Beki, czyli ojczyma Słowackiego, którego tak w niekorzystnym bardzo świetle przedstawił Mickiewicz w
w trzeciej części Dziadów. Proszę Państwa, pomnikiem poety są też jego dzieła. Wspominałem już o edycji Brockhausa. W XX wieku ukazało się wydanie krytyczne dzieł Słowackiego w latach 1952-1975, którego redaktorem był Juliusz Kleiner. Po śmierci Kleinera to dzieło kontynuowali jego współpracownicy. To wydanie ma 19 albo 21, nie wiem, nie pamiętam, woluminów, dlatego że tomów nominalnie jest 17, ale niektóre tomy są podwójne, dwuwoluminowe. 12, tak, ma 13 i 17. Proszę Państwa, poloniści do dzisiaj korzystają właśnie z edycji kleinerowskiej jako takiej edycji, która zawiera tekst poety w formie no, najlepszej. Natomiast no, korzystamy z tego, bo innego wydania pełnego, kompletnego dzieł wszystkich nie mamy. Ale istnieje pilna potrzeba, żeby takie nowe wydanie się pojawiło. Dlatego, że Kleiner i współpracownicy z jego pokolenia albo jego uczniowie mieli jeszcze, tak bym powiedział, taki pozytywistyczny kult całości. To znaczy, jeśli uznano, że poezja Słowackiego jest wielka i jest doskonała, to musi być całościowa. Oni nie mogli się pogodzić z poetyką fragmentu, z niedokończeniem, z urwaniem, z niepewnością tekstologiczną i tak dalej. I na przykład w jednym z tutaj z tomów późniejszych, poświęconych późniejszej twórczości Słowackiego, umieścił Kleiner niedokończony dramat pod tytułem Walter Stadion. Tylko sens w tym, że Słowacki nigdy takiego dramatu nie napisał. I to jest właściwie dzieło Kleinera, który z różnych urywków, rozproszonych strzępów tekstowych w rękopisach Słowackiego sklecił właśnie na własną rękę taki dramat, który zatytułował Walter Stadion. Podobnie jest z takim tekstem, który Kleiner nazwał Próby poematu filozoficznego. Nigdy żadnego poematu filozoficznego Słowacki nie napisał, ani nie próbował nawet napisać. Kleiner znowu w jedną ramkę, w jednej ramce umieścił fragmenty tekstów, które nacechowane były jego zdaniem refleksją filozoficzną. Więc chociaż nie mamy w tej chwili jeszcze kompletnego, pełnego wydania dzieł Słowackiego i musimy korzystać z tej edycji kleinerowskiej, to coraz pilniej widać potrzebę, żeby takie wydanie się pojawiło. W 1959 roku wmurowano kolejną tablicę memoratywną, tym razem we Wrocławiu. Upamiętnia ona pobyt poety w tym mieście w roku 1848. We Wrocławiu spotkał się wtedy po raz ostatni, widział się ze swoją ukochaną matką. Proszę Państwa, wspominałem już też, że pomnikiem poety są poświęcone mu książki. Jedną z najważniejszych jest książka zbiorowa pod tytułem Słowacki mistyczny. W roku 1979 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut Badań Literackich PAN konferencja poświęcona tej najpóźniejszej twórczości Słowackiego i dwa lata później ukazała się książka, no, która jest jedną z najważniejszych pozycji w dydaktyce polonistycznej, jedną z najważniejszych pozycji dla wszystkich badaczy, którzy zajmują się późną twórczością Słowackiego. Jako młody asystent miałem okazję być na tej konferencji. Oczywiście nie zabierałem głosu, bo nie śmiałbym przy tych wielkich tuzach historyczno-literackich,
ale utkwiła mi w głowie jedna taka zabawna dyskusja. Mianowicie Jarosław Marek Rynkiewicz pytał o wizję ognistą Słowackiego. W 1845 roku, w kwietniu, Słowacki przeżył taką wizję ognistą, albo czasem pisał, że objawił mu się Chrystus, potwierdzając prawdziwość jego systemu genezyjskiego. I Rynkiewicz w tym referacie podkreślał, że nie wie, czy rzeczywiście ta wizja ognista miała miejsce, czy też była ona wymysłem, jakąś konfabulacją poety, ponieważ inaczej ona została opisana w listach, inaczej została opisana w raptularzu, jeszcze inaczej została opisana w wierszu Zachwycenie. Więc nie wiemy, który z opisów jest prawdziwy i czy rzeczywiście ktoś się Słowackiemu objawił. I pamiętam, jak wtedy zgłosił się Ryszard Przybylski i powiedział: tak, ale możemy zapytać tego, który mu się objawił. I oczywiście wszyscy się wtedy roześmiali, ale to pokazało atmosferę jakby, intelektualną atmosferę, która w coraz większym stopniu zagospodarowywana była właśnie przez takie myślenie spirytualistyczne, uduchowione. I trochę pro domo sua pokażę jedną książkę, Słowacki mistyczny, rewizję po latach, która ukazała się 40 lat po tej konferencji iblowskiej i zredagowana została przez profesor Ewę Hoffman-Piotrowską i przeze mnie. Pomnik wrocławski. Pan profesor Korzeniewski już o tym wspominał. Według projektu Wacława Szymanowskiego, odsłonięty w roku 1984 i widać tutaj właśnie to stylistyczne pokrewieństwo z pomnikiem Chopina, prawda? Jeszcze jeśli byśmy tę wierzbę płaczącą dodali, to byłyby to w ogóle dzieła bardzo podobne. 15 lat później, przepraszam, w roku 1999 pojawił się kolejny pomnik poety, tym razem w Lublinie. I dwa lata później, w roku 2001, na Placu Bankowym w Warszawie, w miejscu, które wcześniej zajmował Feliks Dzierżyński, pojawił się pomnik Słowackiego wedle zaadoptowanego, zmienionego nieco projektu Edwarda Wittiga. Wittig jeszcze przed wojną taki pomnik zaprojektował dla Lwowa. Nie zrealizowano tego i ten projekt Wittiga pojawił się w Warszawie. Stoi on w tym miejscu nie tylko dlatego, że było ono puste po zburzeniu pomnika organizatora bolszewickiej Czech, ale także dlatego, że te kolumienki, które widzimy z tyłu, to jest gmach warszawskiego ratusza. Natomiast w latach, kiedy Słowacki przebywał w Warszawie, to był rządowy gmach Komisji Przychodów i Skarbu, gdzie pracował Słowacki. Także on jest tutaj w pobliżu swojego miejsca zamieszkania i bardzo blisko swojego miejsca pracy. Rok później, i to już jest ostatni, pomnik Słowackiego stanął w Rzeszowie, wedle projektu rzeszowskiego rzeźbiarza Piotra Kidy. Co ciekawe, kamień węgielny pod ten pomnik wmurowany został już w roku 1927, a sam pomnik udało się wybudować, zrealizować dopiero na początku XXI wieku. I na cokole pomnika upamiętniono, uwieczniono słowa z późnego wiersza Słowackiego o słowiańskim papieżu. Proszę Państwa, i to już ostatni obrazek Słowacki w takiej rokokowej muszli.
Skojarzyło mi się to, umieściłem go tutaj dlatego, że to mi się skojarzyło z perłą. Wrocławski jest tutaj jak perła, umieszczony w muszli. Nie znalazłem w internecie źródła, nie znalazłem informacji, gdzie jest to po pierwsze. Wydaje mi się, że to jest w jakimś teatrze chyba, prawda? Ale umieściłem to jako pewien epilog tej swojej opowieści, żeby ukazać właśnie, że Słowacki jest tą perłą, którą czas muszli wydobyć, którą czas tej głębiny wydobyć, później z tej muszli wydobyć, że kontakt z jego twórczością wymaga pewnego wysiłku, ale też przynosi wielką satysfakcję, bo to jest po prostu kontakt z nieśmiertelnością. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Profesorze za fascynującą podróż po upamiętnieniach, po pamięci o Juliuszu Słowackim. Ja tylko jako taką drobną glossę nie mogę sobie nie pozwolić na to, dodam tutaj o Słowackiego jeszcze wielkim oddziaływaniu w okresie neoromantyzmu, bo myślę, że ta nazwa jest godna, już trochę zapomniana, młodej Polski neoromantyzm jest godna tego, żeby ją jednak przywoływać, bo ktoś zauważył, że te idee, które romantyczne idee, jakby, które przez sytuację polityczną, a także przez po prostu zbieg okoliczności, że głównie ten romantyzm zafunkcjonował u nas jako dzieło poetów, jako a mniej było jakby wielkich malarzy, wielkich rzeźbiarzy tego okresu i przez to właśnie dopiero w okresie młodej Polski, chyba jest to słuszna uwaga, jakby te idee romantyczne mogły do końca jakby wybrzmieć, między innymi przez to, że obrodziło nam wtedy również wielkimi malarzami i jeden z moich ulubionych, Jacek Malczewski, był od swojego dzieciństwa poprzez ojca, o czym chciałem tutaj właśnie wspomnieć, pod wielkim wrażeniem Słowackiego. Przypomnę, to było zaledwie 5 lat, Malczewski się rodzi 5 lat po śmierci Słowackiego, także rzeczywiście w latach 70., kiedy zaczyna malować, już w swoich młodzieńczych jakby próbach, głównie maluje sceny do Lili Wenedy, do Jana Bieleckiego, do właśnie utworów Słowackiego, a później jakby te najpiękniejsze jego dzieła, czyli cykl śmierci Elenai i pięknych portretów i innych dzieł, jakby powstaje ten cały cykl do Angelego i w ogóle ten Angeli Słowackiego jakby pod piórem Malczewskiego zupełnie nową postać przybiera, bo jakby jest przeniesiony na Syberię i staje się takim wielkim mitem, wielkim takim mitem, który jakby Malczewski tak pięknie obrazuje. 2 lata temu, wspomnę tutaj, mam nadzieję, że nas słucha pan Piotr Kopszak w Muzeum Narodowym w Warszawie, zrealizował wystawę, której ja tam drobny pomysł rzuciłem, a ona została pięknie podjęta właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie i była taka wystawa na jednej stronie Słowacki i Malczewski o związkach Słowackiego i Malczewskiego i tam właśnie na tej wystawie było widać, pod jakim wielkim wpływem Malczewski był, ale również mówię to po to, żeby pokazać to pokolenie ludzi, twórców młodej Polski i później to zostało przeniesione do II Rzeczpospolitej, pod jakim oni wielkim wrażeniem byli Słowackiego, jak w sumie niedługo, bo kilkanaście lat po śmierci Słowackiego ta sława jednak się tak bardzo niosła, że no, myślę, że do dzisiaj Słowacki ma w Polsce równie wielu, żeby nie powiedzieć więcej, zwolenników i miłośników, co Mickiewicz, choć właśnie za życia no, był jakby troszeczkę, czy mocno nawet na uboczu i uwierało to samemu Słowackiemu. To tak a propos właśnie tego oddziaływania i znaczenia Słowackiego dla młodej Polski i II Rzeczpospolitej.
Myślę, że to, jak Państwo dyskutanci pokazali, najpierw pani profesor Ewa Grzęda, później pan profesor Andrzej Fabianowski, jak zlewało się też to, co było za życia Słowackiego, te jego przeczucia. Jednocześnie mnie zawsze uderza, jak w tym młodym człowieku była duża pewność tego, że jednak warto, żeby robił to, co robi, a przecież niewiele udało mu się wydawać, a jeśli wydawał, to nie odnosiło się, nie przenosiło się to jakby na taki rezonans, o jakim by mu chodziło. W sumie był mało znanym poetą, a jednocześnie był tak przekonany i tak pewien tego, że warto, żeby to, co robił, robić dalej, że rzeczywiście no, godne jest to podziwu, to jego samo przekonanie poety o tym, że będzie kiedyś wielkim, i rzeczywiście to się ziściło. Może to jest taka drobna tylko właśnie glossa, taki morał stąd, że wielu młodych ludzi, którzy w jakiejś dziedzinie stają się, czują swój talent, to właśnie Słowacki jest takim wspaniałym przykładem, że warto za tym iść, ponieważ no, on jednak wspierany przez matkę jakby nie przestał wierzyć, że rzeczywiście będzie kimś wielkim, i rzeczywiście to jego przekonanie doprowadziło go wprost na Wawel, gdzie rzeczywiście jest równy królom. Także czasami ci romantycy, którzy tak wiele przypisywali swojemu, jakby swojej woli, swojej chęci bycia sławnymi, jak jednak czasami to się w historii, w dziejach Polski później ziszcza. I tutaj Słowacki jest takim wspaniałym tego przykładem. Bardzo dziękuję za to, co Państwo tutaj powiedzieli o Słowackim. Nie ukrywam, że dla mnie on jest właśnie jeszcze ważniejszy niż Mickiewicz, i bardzo się cieszę, że w przededniu wielkiej rocznicy, która nadchodzi wielkimi krokami, czyli 200-lecia polskiego romantyzmu, ta rocznica jest już w przyszłym roku, no chciałbym tutaj choćby w tym skromnym, w skromnej postaci na tych łamach przypominać Słowackiego, bo rzeczywiście warto. Mam teraz pytanie do pana prowadzącego, pana Michała Kosakowskiego, nomen omen właśnie, tak, potomka tej rodziny, o której tutaj była przez momencik mowa. Czy są jakieś pytania, na które moglibyśmy tutaj, które moglibyśmy skierować do naszych dyskutantów? Panie Michale, czy są jakieś pytania? Tak, są dwa pytania i jest jedno uzupełnienie. To może najpierw pytania po jednym będę czytał. Bardzo proszę. Pani Rachela Tyszczuk, czy można uznać, że idea wędrówki była Słowackiego? Doskonalenie w formie, w mojej opinii, pojawiło się u wieszcza pod wpływem służby tywianistycznej. Nie wiem, kto ma odpowiedzieć. No, bardzo proszę, to może pan profesor. Oczywiście, że tak. Pani ma bardzo dobrą tutaj intuicję. Kiedy się czyta dyskursywne teksty Słowackiego z ostatnich lat i Biesiadę Towiańskiego, Wielki Period albo inne jego pisma, to widać ogromne zbieżności. Tylko, że Towiański nie stworzył systemu raczej. Towiański to był szereg takich postulatów, prawda, czy takich intuicji, czy przybliżeń. Natomiast Słowacki stworzył spójny, o logicznej ontologii, teleologiczny, celowościowy system. I w ten sposób jakby, bym powiedział, przerósł Towiańskiego. Ale oczywiście samą ideę reinkarnacji wziął od Towiańskiego. Najlepszym dowodem jest to, że dedykował mu w jednej z dedykacji modlitwę Genezis z ducha. To jest dedykowane Andrzejowi Towiańskiemu. Czy pani profesor chce coś dodać? No, jeśli nie, to może... Tak. Ja może tylko takie jedno słowo do powiedzenia, że
Słowacki generalnie od początku swojej twórczości do samego końca, to może jest bardzo nowoczesny termin, którego użyję, jest intertekstualny czy intertekstowy. On po prostu bardzo często jako źródło inspiracji wykorzystuje, to jest też złe określenie, cudze pomysły. Po prostu on jako dziecko tłumacza literatury, literata, tłumaczy literatury, wykładowcy uniwersyteckiego, myślę, że lepiej niż inni romantycy myśli konwencją literacką, ale ta konwencja literacka staje się dla niego także punktem wyjścia do tworzenia własnych myśli, własnych konstrukcji. I to nigdy nie jest w trybie naśladowczym. Także tutaj ja tylko potwierdzam to, co powiedział pan profesor Fabianowski, że nawet jeżeli on się inspiruje Fabiańskim, no to nigdy nie jest w ujęciu epigońsko-naśladowczym, tylko takim po prostu bardzo mocno kreatywnym. To może przejdźmy do drugiego pytania, panie Michale. Halo, halo. Przepraszam, możemy... tak już, przepraszam. Pan Jacek Kolbuszewski. Czy zechcielibyście państwo coś powiedzieć o zamiarze pochowania Juliusza Słowackiego w Tatrach? A właśnie, ja też, panie profesorze Jacku Kolbuszewski, bardzo się cieszę, że tak sławny profesor słucha naszej skromnej dyskusji, więc jak najbardziej też ja tutaj dorzucam swoje, ponieważ swego czasu pani Zofia Weiss, wnuczka Wojciecha Weissa, mi opowiedziała rzecz, która no, jest znana, ale ja jej nie słyszałem wcześniej, właśnie o tej idei pochowania Słowackiego w Tatrach. Może tutaj pan profesor Fabianowski by troszkę dodał właśnie o tym, że ta droga na Wawel nie była taka prosta i były różne koncepcje i między innymi z tego, co pani Zofia Weiss mówiła, co jeszcze tutaj dodam, Wojciech Weiss był w komitecie jakby przygotowania tego pochówku w Tatrach. No niestety, czy też niestety, no po prostu do tego nie doszło. Ale może panie profesorze, właśnie skąd ta idea i czy jak blisko było do jej realizacji, czemu nie została zrealizowana? Były kłopoty rzeczywiście z pochówkiem Słowackiego w Krakowie. Przed rokiem 1927 dwukrotnie próbowano już doprowadzić do ekshumacji i pochowania Słowackiego w Krakowie. Za pierwszym razem niedługo po pogrzebie Mickiewicza, to był rok 1890, kiedy Mickiewicza pochowano na Wawelu, i drugi raz w stulecie urodzin, w 1909 roku. Ta druga inicjatywa była już lepiej przygotowana, też był komitet, i nie doszło wtedy do ekshumacji i pogrzebu, bo sprzeciwił się temu ówczesny metropolita krakowski, ksiądz kardynał Jan Puzyna, tłumacząc, że to byłby jakiś efekt takiego patriotyzmu ulicznego. On użył takiego sformułowania. Notabene Puzyna przeszedł do historii chyba najbardziej dlatego, że nie zgodził się na odprawienie mszy świętych na Błoniach Krakowskich w 500-lecie Bitwy Grunwaldzkiej, prawda? Bo też mu się to kojarzyło z jakąś zbyt dużą manifestacją takich wielkich mas ludzkich. I właśnie kiedy Puzyna sprzeciwił się temu pogrzebowi Słowackiego w Krakowie, zrodził się pomysł pogrzebu tatrzańskiego. Ja nie znam tutaj, przepraszam bardzo, szczegółów, tylko wiem, że taka idea właśnie istniała, żeby wymknąć się jakby spod jurysdykcji kościelnej metropolity krakowskiego. To tyle tylko potrafię na ten temat powiedzieć. Tak, z tego co wiem, właśnie został powołany komitet, między innymi Wojciech Weiss i wiele innych artystów, profesorów do niego należało, ale w końcu do tego nie doszło. Czy pani profesor Ewa Krzędę? Ja wiem, znaczy to na pewno było tak, że to właśnie związane z tą setną rocznicą urodzin Słowackiego, bo wtedy bardzo mocno wzrosło zainteresowanie jego twórczością, pojawiły się nowe edycje. I ponieważ no, to jest już ta kolejna faza modernizmu, ale jednak ta tradycja modernistyczna
która nobilituje Tatry, no, cały czas jest bardzo silna i pamiętamy, że to chociażby tutaj przywołam takie te wiersze czołowych polskich modernistów związane z Tatrami, którzy te Tatry monumentalizują. Tutaj jest chociażby Franciszek Siła-Nowicki, prawda, który w tych swoich sonetach tatrzańskich pisze, że tam są naszego narodu ołtarze w tych Tatrach. Tatry interpretuje jako właśnie no i centrum polskości i narodowe ołtarze i waloryzuje tę przestrzeń w sposób szczególny. Tu trzeba pamiętać, że w ogóle Tatry są w tym okresie, no bo one się znajdują, przynajmniej te Tatry Wysokie po naszej stronie, znajdują się na terenie Galicji, tak, tam na Białce. Koło Jurgowa była granica między Galicją a Węgrami, ale w każdym razie znajdują się na terenie Galicji, jesteśmy w okresie swobód galicyjskich i tam w tych Tatrach na początku XX wieku spotykają się Polacy ze wszystkich zaborów i jakby afirmują wolność, której jeszcze nie ma, ale to jest taka przestrzeń, która jest przestrzenią wolności, która tutaj jakby w tym kierunku nas prowadzi. I z tego, co pamiętam, to tam się pojawiło konkretne miejsce, jeżeli chodzi o ten grobowiec, a mianowicie chciano go ulokować w ścianie kościelca. Jeżeli Państwo chodzicie po Tatrach, to każdy pamięta, jak ten kościelec wygląda. To jest taka bardzo pod względem architektonicznym specyficzna góra, przypominająca trochę piramidę, przerażająca w gruncie rzeczy i swoim ogromem, ale także swoim majestatem. No natomiast oczywiście, bo tutaj trzeba pamiętać o tym, że w tym 1909 roku i w tym okresie, i wcześniejszym, i późniejszym, po prostu w ogóle nie udało się zrealizować projektu sprowadzenia szczątków słowackich, ekshumacji i tak dalej, i tak dalej, więc ten projekt się rozsypał, a potem, tak jak pan profesor tutaj zasugerował, tak naprawdę to się udało dzięki Piłsudskiemu. Tak naprawdę to tutaj to, że Piłsudski był takim wielkim miłośnikiem Słowackiego, deklarującym, że przeczytał wszystko, co możliwe, tak, to chyba właśnie to zadecydowało o tym, że ten projekt się powiódł, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak swoją drogą na marginesie powiem, że Słowacki ma szczęście do polityków szczególnych, dlatego że oprócz Piłsudskiego wiem, że kiedyś przyznał się do tego, że całego Słowackiego przeczytał od dechy do dechy pan Jerzy Buzek, no też polityk swojego czasu bardzo ważny w Polsce. No i wiadomo, że oczywiście inny polityk, bo głowa państwa watykańskiego, Jan Paweł II, również był miłośnikiem Słowackiego. Wielkim też przyznawał się do tego, że czytał Słowackiego w całości. To tak na marginesie. Wiem, że ten projekt dotyczył Kościelca. Wiem, że związany był także z tą waloryzacją Tatr jako przestrzenią wolności, która ukonstytuowała się no, na taką skalę właśnie w okresie Młodej Polski, kiedy te Tatry są takim miejscem szczególnym. No, mówi się tutaj wręcz o Młodej Polsce Tatrzańskiej, więc wszystko się wokół Tatr koncentrowało. Ja myślę, że oprócz Weissa tutaj także i Edward Pawlikowski. Nie wiem na 100%, ale wydaje mi się, że on był tutaj ważną osobą, która brała udział także w konstruowaniu tego projektu, ale to musiałabym po prostu wstać. Ja myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, bo tutaj brakuje reprezentanta Krakowa, ale od razu powiem, że za 3 tygodnie, 10 lutego, o tej samej porze, na tym samych łamach, że tak powiem, czy falach, od razu powiem, że będzie drugie spotkanie dotyczące Słowackiego i jego wielkiej podróży na wschód z udziałem właśnie pani profesora Wygrzędy oraz profesora Henryka Głębockiego z Krakowa i tam no może zapytamy pana profesora Głębockiego, bo wiem, że ta tradycja tego pochówku bardziej żyje, jakby jest bliższa w Krakowie. A ja jeszcze miałbym teraz a propos tego, co mówiliśmy, takie pytanie, czy w tym sprzeciwie arcybiskupa Puzyny, bo ja tak przynajmniej to odczuwałem,
Tam była też kwestia jakby samej religijności czy ambiwalencji takiej religijnej samego słowackiego, bo przecież pamiętamy, że tak w dosyć złośliwych słowach Mickiewicz o nim powiedział, co go bolało, że tak, dokładnie nie przytoczę, ale że poezja słowackiego to jest piękna świątynia, ale bez Boga. Czy tu pan profesor mógłby coś wspomnieć a propos tego, jakiego rodzaju religijność, czy był religijny i czy ten słowacki, i czy tutaj w tym sprzeciwie pochówku na Wawelu też o to chodziło, tego typu wątpliwości? Nie, myślę, że nie. Tutaj, jeśli chodzi o religijność w ogóle wielkich romantyków polskich, to rzecz jest bardzo, bardzo skomplikowana i na pewno nie warto w tej chwili tego tematu napoczynać, żeby go nie spłycić. Nie sądzę, żeby, nie wiem, system genezy, wiara w reinkarnację, żeby tego typu poglądy religijne mogły mieć wpływ na sprzeciw władz kościelnych. Raczej mi się wydaje, że chodziło tutaj o to, że w momencie pochówku Mickiewicza, że tak powiem, przypieczętowano taki układ, że już więcej pogrzebów na Wawelu nie będzie. I myślę, że arcybiskup Puzyna właśnie nie chciał tutaj dla Słowackiego zrobić wyjątku. Myślę, że to było ważniejszym czynnikiem, ale to tak tylko z daleka, jakby z pewnego oddalenia mogę tak twierdzić, bo rzecz trzeba oczywiście doczytać. Tutaj mnie uderzyło ten paradoks, że statek, którym Wisłą płynął Słowacki, to był Mickiewicz. Czasami tak bywa i chyba nie tylko w naszej kulturze. Jest to taki przykład właśnie, że wielcy ludzie, którzy nie za bardzo albo też w ogóle się nie lubią, albo się zwalczają, jak Mickiewicz czy Słowacki, później bardzo blisko siebie leżą i ta śmierć jakby ich bardzo i sława zbliża. Podobna sytuacja jest w przypadku oświeceniowych, jakby to powiedzmy, nie wieszczów, ale mistrzów francuskich, Voltaire'a i Rousseau, którzy się nie znosili, a w Panteonie naprzeciwko siebie przyszło im leżeć. Także taka refleksja moja. Nachodzi mnie, że czasami po śmierci te animozje ludzkie przestają być ważne. Panie Michale, czy jeszcze mam jakieś pytanie? Jeszcze mamy uzupełnienie zrobione przesłane przez pana Tomasza Kozłowskiego, a potem pytanie pana Henryka Głębockiego i jeszcze pytanie pani Alicji Dzisiewicz, także jest sporo jeszcze. Ja nie wiem, przeczytam te informacje w takim razie pana Tomasza Kozłowskiego. Tak. Rękopisy Słowackiego nie były repatriowane po wojnie z Ukrainy, ale zostały ocalone dla Polski przez profesora Mieczysława Gębarowicza i jego zespół poprzez ekspediowanie ich ze Lwowa do Krakowa wraz z najcenniejszymi zbiorami Ossolineum w marcu i kwietniu 1944 roku przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Przewiezione następnie ze zbiorami Ossolineum przez Niemców na Dolny Śląsk i ukryte w Adelsdorf zostały odnalezione przez bibliotekarzy warszawskich latem 1945 roku. W relacji z odnalezienia tych zbiorów jest niezwykły fragment dotyczący skrzyni, w której był m.in. rękopis Króla Ducha. Niestety nie mam jak go Państwu w tej chwili przedstawić. Także tyle informacji. Dziękujemy panie Tomaszu i przy okazji pozdrawiamy pana Tomasza. Muszę też promocyjnie tutaj jako organizator spotkania powiedzieć, bo w moich planach, już bardzo bliskich naszych planach z panem Tomaszem, który wiele tutaj robi dla tego naszego projektu Kresy Zapoznane, jest właśnie już nadchodzące w kolejnych wtorkach o 17, najbliższy za tydzień, spotkania o muzeach we Lwowie. Trzy takie spotkania będą. Pierwsze nastąpi już za tydzień we wtorek o 17, też na tych łamach. No i tym bardziej się cieszę, że pan Tomasz nas jako znawca kresów dzisiaj słyszy. I tutaj to uzupełnienie. Pani profesor, pan profesor będą jakoś reagować na uzupełnienie to, czy tak, coś dodadzą jeszcze? Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Bardzo dziękuję. Jest to bardzo ciekawa historia. Dobrze, to może przejdźmy do pana profesora Głębockiego, którego również pozdrawiamy. Pytanie brzmi...
Jak pan profesor interpretuje paradoks religijności słowackiego, a zarazem tak nieortodoksyjnych koncepcji filozoficznych jak teoria genezyjska? Wraz z pozdrowieniami z Krakowa. A jeszcze dodaje pan profesor Głębocki, to ciekawy problem, skoro tak mocno jego mistycyzm wpłynął na świętego Szczęsnego Felińskiego i młodego Karola Wojtyłę. A pozdrawia z Krakowa, gdzie w akademickim kościele świętej Anny znajduje się tablica ufundowana przez Salomę w lewej nawie tuż przed prezbiterium. Tak, a więc panie profesorze, jednak ten temat wraca. Nie spłycając, jednak się odnieśmy jeszcze raz, panie profesorze, do tej religijności słowackiego. Mamy tutaj jakby dwie strategie. Pierwsze to nasze własne odczytanie tekstów późnego słowackiego i porównanie ich z wykładnią, z ortodoksją kościelną. I drugie to, jak Kościół się odnosił do słowackiego. I jeśli chodzi o to pierwsze, to tutaj częściej się słyszy o herezji albo o jakiejś nieprawomyślności, prawda, religijnej. Natomiast ani Towiański, ani Mickiewicz, ani Słowacki nigdy nie byli przez władze kościelne potępieni, ekskomunikowani czy w jakiś sposób upominani. Oczywiście kursy prelekcji paryskich Mickiewicza, tom trzeci się znalazł na indeksie ksiąg zakazanych watykańskich, ale tak samo pisma Towiańskiego, ale oni sami nie byli ekskomunikowani. Słowacki w dniu śmierci się spowiadał, uzyskał rozgrzeszenie i, że tak powiem, oni swoją wiarę w reinkarnację i swoją wiarę w posłannictwo Towiańskiego na przykład godzili praktykowaniem religii katolickiej i praktykowali. To tyle. I ostatnie pytanie. Tak. Pani Alicja Dzisiewicz z ukłonami z Wilna. Jarosław Marek Rymkiewicz wspominał o białej skarpetce, co to z paryskiej mogiły powędrowała na Wawel jako część szczątku słowackiego. Czy rzeczywiście tak było? A właśnie. W tych opisach ekshumacji, które ja czytałem, przygotowując się do dzisiejszego wieczoru, nie było mowy o białej skarpetce. Znam ten tekst Rymkiewicza, ale nie potrafię teraz tego potwierdzić. Jednocześnie no, wiem, że profesor Jarosław Marek Rymkiewicz jest tutaj wybitnym dokumentalistą i on niejako prowokuje czytelnika taką luźno eseistyczno subiektywną formą swoich wypowiedzi, ale to, o czym pisze, jest zawsze bardzo dobrze udokumentowane, chociaż czasem jemu zdarza się pobłądzić, jak każdemu. Czy pani profesor Ewa Grzęda chciałaby coś dodać do tej wątku skarpety pośmiertnej? Nie wiem, powiem tylko tyle, że z wielkimi osobami związanych jest cały szereg apokryfów, więc właściwie nigdy się tą skarpetką nie zajmowałam. Znaczy, przepraszam, była wełniana skarpeta, rzeczywiście, była wełniana skarpeta wydobyta z grobu. W bardzo dobrym stanie się zachowała. Tak, też właśnie słyszałem. Także tu pan profesor, tu pan Jarosław Marek Rymkiewicz jednak miał rację i jak wiem, wywodził z tego ciekawe jak zwykle u siebie swojej twórczości specyficznej bardzo, jedynej w swoim rodzaju, no, ważne i metaforyczne sprawy. Także rzeczywiście no, niewiele z nas, nawet tak wielkich jak Słowacki, zostaje po śmierci. Nie wiem, jaki tutaj morał z tego wyciągnąć. Chyba jednak, żeby uważać na te trumny, żeby jednak chować się, dawać w lepszych, żeby to też i ciekawe właśnie, bo przecież Słowacki, co ja też korci mnie, żeby to powiedzieć, że nigdy nie był biedny. Zawsze ten swój spadek, który jakby otrzymał po ojcu i później lokował dzięki swoim zdolnościom rentierskim, czy mówmy wprost, kupował akcje, bardzo zresztą dobrze je lokował, te pieniądze, więc biedny nie był. W związku z tym, czy to było, panie profesorze, tak, że on, znaczy się stać go by było na pewno na lepszej jakości, wyższej kategorii pochówek. Rozumiem, że takie dyspozycje wydał no jakby z powodów... Myślę, że to były dyspozycje Felińskiego w porozumieniu z Teofilem Januszewskim,
i chodziło zapewne o to, żeby pieniądze trafiły do pani Salomei, dlatego że ona wspierała, żyjąc bardzo skromnie, wspierała swojego syna, a także chyba chodziło tutaj o samą intencję, czy jakby ostatnią wolę Słowackiego, który chciał, żeby jego ubrania rozdać ubogim, prawda, i nie chciał jakiejś takiej pompa funebris, prawda, nie chciał wystawności związanej z sobą, dlatego że śmierć uważał tylko za przejście do nowego życia. A jeszcze jeden wątek, czy Salomea w ogóle brała pod uwagę, czy to było zupełnie niemożliwe, żeby ona się pojawiła na pogrzebie syna? Wydaje mi się, że to było niemożliwe, dlatego że pogrzeb był 2 dni po śmierci, więc zanim informacja by dotarła do krzenieńca, prawda, zanim ona mogłaby zorganizować paszport, przyjazd i tak dalej, to było nierealistyczne. A czy w ogóle była na grobie syna? Nie, nie. Ona umarła przecież 6 lat po swoim synu i już tam na cmentarz Montmartre nie przyjeżdżała, ani w ogóle nie ruszała się z krzemieńca. Czyli to spotkanie we Wrocławiu było na rok w zasadzie przed śmiercią było ostatnie po wielu latach. Tak. Czy to wszystkie chyba pytania, tak, panie Michale? Tak. No, więc bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle nie może nam się skończyć to spotkanie, ale myślę, że najwierniejsi ze słuchaczy jeszcze pozostali. Zresztą też liczymy na to, że jeszcze można Państwo, którzy oglądali we fragmencie lub nie mieli jeszcze czasu, to zawsze mogą to na YouTubie Blog Pressu jeszcze obejrzeć. W tym miejscu też bardzo dziękuję panu Michałowi i całemu zespołowi Blog Pressu za to, że nam tutaj umożliwiło docieranie w tym trudnym czasie, kiedy spotkania fizyczne nie są możliwe do Państwa domów. Cieszę się, że również na Ukrainie byliśmy słyszani i odbierani. I pozwolę sobie bardzo podziękować Państwu i Pani Profesor i Panu Profesorowi za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszając Państwa na przyszły wtorek, kiedy to również o 17:00 odbędzie się pierwsza z 3 prelekcji, w zasadzie prezentacji pana Tomasza Kuby Kozłowskiego, znawca kresów i wielkiego zbieracza i propagatora kultury kresowej. To będą spotkania o różnych muzeach lwowskich, a że było to tak nieprzebrane bogactwo tych muzeów, no to podzieliliśmy to spotkanie na 3 części, które będą w kolejne wtorki emitowane, a wszystkich miłośników Słowackiego zapraszam już teraz za 3 tygodnie, w środę 10 lutego, również o 17:00 na spotkanie z panem profesorem Głębockim i z panią profesor Krzędą, poświęcone wspomnianej dzisiaj, choć we fragmencie, prezentacji profesor Grzędy, podróży na wschód, które stanowiła przełomowe przeżycie w życiu, a później w twórczości Słowackiego i też wtedy, o czym mi pan profesor Głębocki opowiadał tylko ustnie, odniesiemy się też, czy rozwiniemy ten wątek, który tutaj padł przez moment kwarantanny, ponieważ żebyśmy sobie nie wyobrażali, że tylko w naszych czasach jest ten problem z chorobami zakaźnymi, to wiem od profesora Głębockiego, co może rozwinie, będzie czas na to za 10 lutego. Wielokrotnie tą podróż musiał swoją opóźniać, czekając właśnie na ten okres przemięcia kwarantanny. Także wówczas, kiedy Słowacki udawał się na wschód, również to był problem. Bardzo serdecznie wszystkich Państwu dziękuję i uczestnikom, i wszystkim słuchaczom, a także prowadzącemu panu Michałowi i do usłyszenia, do zobaczenia w przyszły wtorek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.